Jakie jest Pani zdanie w temacie takiej krytyki osób, które na przykład właśnie idą do restauracji, gdzie wiedzą, że będzie drogo, a następnie na przykład wrzucają paragony albo nie są w stanie uwierzyć, że powiedzmy pączek zrobiony z naturalnych, dobrych składników kosztuje 20 zł? Sama mam restaurację i ja wiem, co to jest food cost, zwłaszcza, że na ten food cost składa się bardzo wiele czynników, nie tylko zakup produktów, ale również pensje kucharzy czy miejsce, w którym się restauracja znajduje, bardzo często ma wysoki czynsz. Jestem ostatnią osobą, która by krytykowała kogokolwiek za to, jakiekolwiek ceny w restauracji. Ja sama dbam o to, żeby w mojej restauracji były ceny przystępne, natomiast jeżeli coś jest drogie w jakiejś restauracji, jest wykonane z wyjątkowych składników, uważam, że warte jest tej ceny. Jeżeli idziemy do restauracji, a zwłaszcza, że w tej chwili możemy w internecie sprawdzić ceny, my wiemy, że ta restauracja jest droga, to może wybierzmy restaurację po prostu na swoją kieszeń, a niekoniecznie krytykujmy kogoś, że takie, a nie inne ceny w swojej restauracji daje. Ja mam swoją filozofię, każdy, kto prowadzi restaurację, ma swoją filozofię, a w tej chwili nawet przed chwileczką z Mateuszem Gesslerem o tym rozmawialiśmy, jak to jest ciężki rynek, dlatego że to nie chodzi o to, że podrożała nam polędwica i używamy trufli w restauracji. Nie. W tej chwili bardzo podrożały takie podstawowe składniki, których używamy w kuchni, jak masło czy jajka, czy wszelkiego rodzaju oleje. I te składniki podstawowe robią później gdzieś tam wyjściową cenę. Pani Ewo, Pani musiała podnieść ceny w swoich restauracjach również? Ja jeszcze u siebie nie podnosiłam cen, dlatego że zmianę karty dopiero mam na wiosnę, czyli od marca i w tej chwili właśnie pracujemy nad nowym menu, nowymi daniami zarówno śniadaniowymi, jak i obiadowymi, także u mnie zmienią się też ceny, ale zmienią się dopiero od marca. A to cały czas jest opłacalny biznes przy tych podwyżkach? Bardzo trudny właśnie. To bywa tak, że Mateusz się mnie spytał, jak tam twój food cost? Ja mówię, tak, Mateusz, nie pytaj, bo są dania, które absolutnie food cost mają dramatyczny. To znaczy ja to wyrównuję innymi daniami, które mają mniejszy food cost. Jak gdyby staram się taki zachować balans, żeby przede wszystkim mieć klientów, bo mam cudownych, stałych klientów w swojej restauracji i bardzo zależy mi na tym, żeby oni cały czas u mnie byli, więc staram się tak balansować. Więc w tej chwili to jest takie balansowanie, ale mimo wszystko dla mnie najcenniejsze jest to, że ja mam ruch w restauracji, najcenniejsze jest to, że ja mam gości, z którymi mogę się przywitać. Jeżeli w tej chwili, jeżeli chodzi o zarobki, jest trudniej i zarabiamy jako restauratorzy mniej, no ciężki rynek ze względu na ceny, które jak gdyby każdego z nas dotyczą. Wszyscy robimy zakupy do własnych lodówek, więc wyobraźcie sobie, jak robi się zakupy do restauracji, gdzie jest chłodnia, a nie lodówka.